Jaworzyńscy seniorzy to towarzystwo bywałe, a do tego bardzo w różnych dziedzinach aktywne. We wtorek 22 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej Jaworzyński Uniwersytet III wieku podsumował tegoroczne działania. O tych atrakcjach opowiadała prezes Jaworzyńskiego Uniwersytetu III wieku Krystyna Łaźnia. Od 17 września mieliśmy piękną imprezę senioralia, którą zainaugurował Jaworzyński Uniwersytet III wieku jako czas obchodów święta seniora. Potem była tygodniówka jaworznickich seniorów organizowane przez Urząd Miasta. W międzyczasie mieliśmy zaproszenie do Katowic, do Uniwersytetu Śląskiego i 14 listopada mieliśmy piękną imprezę ze słuchaczami Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Wspólna impreza była dotycząca porozumienia między seniorami, a między młodzieżą. W Dzień Seniora słuchaczki Uniwersytetu brylowały. Prezentowały się w pokazie mody do piosenki Nowy Jork. Niektóre z pań mogłyby w takich kreacjach po słynnej nowojorskiej Piątej Alei przechadzać się z dumą. Zespół taneczny Hula Babula, prowadzony przez instruktor Anetę Szczyżycę, zaprezentował się w kilku układach tanecznych. W zespole tańczą słuchaczki Jaworzyńskiego Uniwersytetu III wieku i seniorki Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. Czy znajomi seniorek tancerek pukali się w głowę, czy podziwiali i zazdrościli? No znajomi podziwiają, no bo przecież jeżeli człowiek cokolwiek chce robić, no to jest ważne. I sądzę, że pójdą za naszym przykładem. Jak się mawia, zespół, gdzie by się nie pojawił, budzi sensację. Nic dziwnego, wszak tańczy do m.in. znanej piosenki Boniem, Rasputin. Występuje w arcy oryginalnych kostiumach i kolorowych perukach. Jesteśmy w tym zespole już 2 lata, no i z każdym dniem, tygodniem nabieramy odwagi większej. No i nie przeszkadza nam już publiczność, że może nas źle odbierają, po prostu jesteśmy sobą. Biblioteka przygotowała prezentację tego, czym w bibliotece seniorzy się zajmowali. To m.in. klub robótek ręcznych, klub czytających dziadków, wieczorki poetyckie i nauka korzystania z komputera. Krystyna Łaźnia opowiadała, jak to onegdaj seniorzy Jaworzyńskiego Uniwersytetu III wieku spotkali się ze studentami Uniwersytetu Śląskiego. Ci spodziewali się zgredów i smutnych staruszków. Przyjechali seniorzy radośni i przyjaźni. Studenci skwitowali. Jacy fajni seniorzy.